oddziały. Patrz, patrz, na prawo, patrz. Apel o wyrasyście kompanii honorowej. Prowadzony zostaje sztandar 16 dywizji zmechanizowanej imienia króla Kazimierza Jagiellończyka. Kompanię honorową pod dowództwem starszego honorowego sztabowego Tomasza Różnego przedstawiła 20 wartoszyńska brygada zmechanizowana. Dowódcą pocztu sztandarowego jest starszy honorowy sztabowy Tomasz Wiedlek. Sztandarowy sierżant Dominik Soryko. Asystujący starszy chorąży sztabowy Łukasz Ostrowski. To jest ogromne wydarzenie w powiecie nidzickim, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Jesteśmy dumni z tego, że to właśnie w Nidzicy odbyła się taka promocja podoficerska. Tym bardziej, że w naszych szkołach znajdują się klasy wojskowe, które również uczestniczyły w tym wydarzeniu, w tym podniosłym wydarzeniu, przyglądały się temu i wierzę w to i jestem przekonany, że swoją przyszłość właśnie zwiążą z Wojskiem Polskim. No na pewno jest to atrakcja dla przyszłych adeptów klas wojskowych. Klasy wojskowe w ostatnim okresie są bardzo popularnym takim przedsięwzięciem wśród młodzieży. U nas akurat jest specyficzna klasa, klasa nastawiona na informatykę i nowoczesne technologie. Jedna z 16 takich klas w kraju, także myślę, że jest to bardzo duża atrakcja, ale też i oddziały OPW cieszą się dużym zainteresowaniem. No i jest to na pewno jakaś alternatywa dla przyszłości młodego człowieka. Ja uważam, że takie wydarzenie jest bardzo potrzebne, przede wszystkim ze względu reklamujące nasze miasto. Jest to wydarzenie dla mieszkańców chyba bardzo znaczące, pokazujące jaka jest militaria państwa polskiego. No i przede wszystkim to jest bardzo duża chwila, bo powstaje Konicy jednostka wojskowa i to jest cała ta sytuacja dla Nidzicy bardzo ważna. No i mi się wydaje, że mieszkańcy są bardzo zadowoleni. No i my jako miasto i gmina na pewno skorzystamy z tej obecności, tej nowej jednostki. No trzeba by zapytać się także innych mieszkańców, ale takie jest moje odczucie i na pewno wszyscy są z tego bardzo zadowoleni. To tyle, co mam do powiedzenia. Dziękuję. Przez 20. Wartoszyńską Brygadę Zmechanizowaną. Dowódcą kompanii honorowej jest starszy chorąży sztabowy Tomasz Luźny. Kolejnymi pododdziałami są pododdziały podoficerów jednostek wojskowych 16. Dywizji Zmechanizowanej, którzy otrzymali dziś promocję na pierwszy stopień podoficerski. Jako pierwszy prezentuje się pododdział do wojskowych chorążego Mieczysława Kitko z 16. Żołowskiego Pułku Logistycznego. Z 15. Giżyńskiej Brygady Zmechanizowanej. Przed Państwem jako trzeci prezentuje się pododdział prowadzony przez chorążego Mariusza Wrągla z 20. Bartoszyńskiej Brygady Zmechanizowanej. Czwartym pododdziałem dowodzi starszy chorąży Arkadiusz Jerzewski z 11.